Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem chciałem Wam pokazać coś innego. Nie będę Wam ciągle pokazywał wielkich akwarii, no bo i po co? Oczywiście, niezłomni kompanii zawsze są ze mną. Większość z Was słyszała, że dno akwarium musi być zawsze podparte i to do tego musi być jeszcze karamita. Ale czy zawsze? Nie zawsze. Oczywiście, jeżeli chodzi o akwaria o pojemności kilkuset litrów, bezwzględnie starajcie się zawsze, aby dno było podparte oraz żeby była tam tak zwana karamita, pianka. Natomiast co do przykładu, który Wam chcę zaprezentować, jest to zupełnie inna inszość. Tutaj zbiornik nie jest relatywnie duży, jest wykonany z grubego szkła, więc powyższy przykład traktujcie tylko i wyłącznie jako ciekawostkę. Moi drodzy, tym razem materiał nie będzie długi, ale przygotowałem dla Was małą niespodziankę. Zobaczcie sami, jak świetnie poradzili sobie nasi klienci. Nie taki diabeł, jak go malują. Straszny, oczywiście.
Bardzo dziękuję Wam, że jesteście. Niech kanał Januszy Akwarystyki dalej się rozwija. Subskrybujcie i łapka w górę. Trzymajcie się, hej! Men vi lägger väl på locket nu då? Ja. Ja. Ja.